This is Julia Child. Bon appétit! Gdyby mogła gdzieś stanąć obok mnie, byłaby ode mnie o 15 cm wyższa, ale równie wysokie były jej zdolności kulinarne i zacięcie w misji rozkochania Amerykanów w kuchni francuskiej. Julia Child, to właśnie jej śladami przemierzymy dziś Paryż. Julia Child presents The Chicken Sisters! Un air d'accordéon comme autrefois. Miała 34 lata, gdy do stolicy Francji przyjechała ze swoim mężem dyplomatą. Szybko zrozumiała, że to, co najbardziej się jej tam podoba, to kuchnia. Próbowała różnych przepisów i choć nie zawsze jej wychodziły, często powtarzała, że nie warto się przejmować i trzeba próbować dalej. Najlepiej ucząc się od najlepszych. Zanim Julia Child została gwiazdą telewizyjnych programów i zaczęła wydawać własne książki, najpierw zapisała się do francuskiej szkoły Le Cordon Bleu. Podpatrując najzdolniejszych szefów kuchni, była pewna, że o gotowaniu wie już bardzo dużo. Ogromne było więc jej zdziwienie, gdy na egzaminie zaczęto przepytywać ją z podstaw i przy jednym zagadnieniu o jajko na miękko nie znała odpowiedzi. Nigdy nie poddająca się Julia postanowiła zdawać jeszcze raz i w 1951 roku ukończyła prestiżową szkołę jako pierwsza kobieta. Następne lata poświęciła na szkolenie chętnych i pisanie własnej książki kucharskiej. Wszystko to miało miejsce w jej mieszkaniu, mieszczącym się w niepozornej kamienicy niedaleko Placu Inwalidów. Jak pisała Julia Child, budynek nie miał centralnego ogrzewania, był zimny i wilgotny jak grób Łazarza. Zdarzało się jej więc pracować nad recepturami, chodząc po domu w grubym płaszczu. Poświęcenie opłaciło się, bo jej pierwsza księga francuskich przepisów szybko stała się przebojem wśród Amerykanów. Z kolei, gdy miała 51 lat, zaproszono ją do prowadzenia kulinarnego show w telewizji. Dzięki swojemu urokowi i poczuciu humoru ostatecznie prowadziła ich aż 8. Doczekała się na swój temat wielu publikacji, filmów i seriali. Druga seria, najnowszego z nich, będzie mieć premierę już 16 listopada na HBO Max. Julia to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kuchni. Must try the loup pepper next. No. I will not be seduced by chef